Dzień dobry, nazywam się Paweł Sawczuk. Dzisiaj mam przyjemność być gościem i prelegentem na 4. Krajowym Kongresie Sekretarzy. Miałem prezentację dotyczącą tego, w jaki sposób budować nowoczesne e-usługi i integrować je z obecnie posiadanymi systemami. Myślę, że kongres jest właśnie dobrą okazją do tego, żeby się wymienić doświadczeniami. Przede wszystkim doświadczeniami z branży sektora publicznego, czyli sekretarzy, ale również doświadczeniami pomiędzy sekretarzami a dostawcami, wykonawcami. Ja dzisiaj występowałem w roli dostawcy, wykonawcy, dzieląc się doświadczeniami i perspektywą z tego, co robię na co dzień, tak? A to, czym się zajmujemy, to między innymi wytwarzanie oprogramowania i integrację. Jeśli chodzi o sektor publiczny, istnieje tutaj bardzo duży potencjał do tego, żeby integrować dane, integrować usługi, rejestry w sposób taki, który może przynosić korzyści. I to jest istotne. Dlaczego jest to istotne? Bo na przykład dzisiaj wiem, że samorządy zmagają się z problemami kadrowymi. Chyba nie jest łatwo zatrudnić nowe osoby w urzędzie. Pracy nie brakuje, a przyjazne usługi stworzone w sposób, który zachęci mieszkańców do korzystania z nich, może wygenerować właśnie korzyści, które mogą być odpowiedzią na tego typu zagadnienia. Oczywiście korzyści z e-usług jest dużo więcej, między innymi podnoszenie dostępności i atrakcyjności urzędów. I kongres jest właśnie dobrą okazją do tego, żeby opowiedzieć o swojej perspektywie, poznać inne perspektywy i też spróbować ocenić i dowiedzieć się, gdzie zmierzają samorządy. Styczność z fundacją mam po raz pierwszy, w tym sensie, że po raz pierwszy uczestniczę w kongresie. Kilka miesięcy temu podczas obecności na innym wydarzeniu miałem okazję dowiedzieć się o Państwa aktywności. Z uwagi na to, że to jest interesujący temat i bardzo potrzebna według mnie inicjatywa, no zdecydowaliśmy się, że zagościmy dzisiaj u Państwa. Zagościmy, bo nie jestem sam. Przyjechaliśmy w sporym zespole, przyjechaliśmy w kilka osób, gdzie poza mną są inni specjaliści. Jest też i prezes, gdzie staramy się rozmawiać z samorządowcami, w szczególności z sekretarzami, z uwagi na to, że oni dobrze wiedzą, co się dzieje w samorządach. Staramy się wypytywać o potrzeby, ale również dzielić się naszymi doświadczeniami i perspektywą na to, jak może wyglądać samorząd przyszłości, bo potencjał jest bardzo duży i według mnie w tym aspekcie samorządy mają sposób, jest sposób, po który mogą sięgnąć samorządy i mogą właśnie budować tą przyszłość. Chodzi między innymi tutaj właśnie o współpracę sektora publicznego z podmiotami komercyjnymi i będąc przy tej współpracy, według mnie ta współpraca powinna mieć charakter partnerstwa i być transparentna. Dlaczego? Dlatego, że sektor publiczny posiada doświadczenia, których nie mają podmioty komercyjne, tak? Zagadnienia związane z sektorem publicznym tak naprawdę są trudne. Weźmy przykład podatków, tak? Tam się środowisko dosyć dynamicznie zmienia, także wiedzę na temat tego mają najlepszą samorządy, nie mają jej natomiast podmioty komercyjne, ale jest i odwrotnie, tak? Jest obszar doświadczeń, wiedzy, którą posiadają podmioty komercyjne, nie posiadają ich natomiast, nie posiada ich sektor publiczny, tak? W związku z tym współpraca o charakterze partnerstwa i transparentności pozwala na to, żeby budować świetne rozwiązania. Rozwiązania, które budują przyszłość. Odpowiadając na Pani pytanie, co
ciekawego było w mojej prezentacji. Ja myślę, że cały ten temat jest ciekawy, ale z uwagi na to, że czas odpowiedzi jest krótki, postaram się skrócić to. Przede wszystkim myślę, że w budowaniu e-usług to, o czym mówiłem, jest ważna wizja, tak? Bo rozmawialiśmy o e-usługach w kontekście nowoczesności. Tworzenie nowoczesnych e-usług uważam, że warto zacząć od tego, żeby przede wszystkim abstrahować od ograniczeń, tak? Czyli zacząć od wizji, która nie ma ograniczeń. Dlaczego? Bo wychodząc od ograniczeń, tak naprawdę utrudniamy sobie proces myślowy i trochę blokujemy kreatywność. Także najpierw wizja w scenariuszu idealnym, później konfrontacja z rzeczywistością po to, żeby ją dostosować, tak? Ale nie odwrotnie. Oczywiście wiemy, jaka jest rzeczywistość, te dostosowania zapewne będą, ale to pozwoli nam na wyobrażenie sobie to, do czego możemy dążyć, może niekoniecznie zawsze od razu, tak? Ale pracę można rozłożyć na etapy, więc uważam, że tego typu podejście jest dosyć istotne. Kolejną istotną rzeczą w tworzeniu e-usług jest też UX. UX, ostatnio popularne słowo, UX jest trochę z nami od jakiegoś czasu. UX po angielsku, user experience, po polsku tłumacząc, jest to projektowanie interfejsu użytkownika z uwzględnieniem jego perspektywy i użyteczności, tak? Co to znaczy? Chodzi o to, że jeśli oferujemy jakieś usługi, to zróbmy to tak, żeby zaoferować to w możliwie najprzyjemniejszy i przyjazny sposób dla naszego odbiorcy, tak? Dla przykładu, o co chodzi? Na przykład nie używamy żargonu, którego w naszych rozwiązaniach, żargonu, którego może nie rozumieć użytkownik, tak? Staramy się nie pytać o dane, do których mamy dostęp lub zapytaliśmy wcześniej. I to są tego typu kwestie. To wszystko sprawia, to wszystko tworzy całość. Po co to robić? Bo to zwiększa jakość produktów i usług. Jedną z moich ulubionych sentencji, pokazujących w fajny sposób istotę doświadczeń, projektowania doświadczeń użytkownika, jest sentencja wypowiedziana przez nowojorskiego projektanta interfejsu graficznego Franka Kimmero. Mianowicie, ludzie ignorują design, który ignoruje ludzi, tak? Myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć.